Gościu, no to jedziemy, jesteśmy i tak spóźnieni. Dawaj, dawaj, lecimy z tym. Nie, stary, odrzucił pod maskę? Stary, wstawaj, no proszę cię, no wstawaj. Hej, siemaneczku, z tej strony Abra i dzisiaj potrolujemy sobie mojego brata. Mianowicie zrobimy film, w którym będę ignorował mojego brata przez 24 godziny. Zobaczymy, czy uda się go ignorować przez całą dobę. No bo wiecie, jeśli on się zacznie mega wkurzać i zacznie mnie, nie wiem, bić, mało w to wierzę, to będziemy musieli zakończyć to wyzwanie. Ale słuchajcie, dokładnie tak, będziemy ignorować mojego brata przez 24 godziny. Jeszcze czegoś takiego nigdy nie robiłem, nie tylko na YouTubie, ale po prostu też w życiu takim normalnym. Wiecie, ja mam bliźniaka, Maćka, pewnie go znacie. I serio, nigdy go nie ignorowałem jeszcze, więc może być naprawdę grubo. I ze mną jest dzisiaj Sebastian. Siemaneczko, leczko, yo! I to właśnie on mi pomoże w trollowaniu mojego brata, bo po prostu to dużo lepiej wyjdzie, niż gdybym był sam w pomieszczeniu, sam bym nagrywał i tak dalej. Razem z Sebastianem dzisiaj spędzimy dzień, robimy różne rzeczy, pójdziemy coś zjeść, pójdziemy na siłownię i tak dalej. I zobaczymy po prostu reakcję Maćka, kiedy my będziemy po prostu go ignorować, bo nie tylko ja będę go ignorował, Sebastian także będzie go ignorował. W sumie to może być ciekawe, bo nigdy nie ignorowałem specjalnie nikogo. No serio, to może być tak ciekawe, dobre. Jak się będę zachowywał. To może jego reakcja może być tak dobra. Naprawdę, oglądajcie koniecznie do samego końca. Ignorowanie brata to będzie mistrzostwo. Jako pierwszą rzecz idziemy, słuchajcie, do Maćka pokoju i tam leży mój laptop. Najprawdopodobniej Maciek ogląda jakiś serial i po prostu wejdę po niego jak gdyby nigdy nic. Jakbym nie zauważył po prostu Maćka, zamknę tego laptopa i po prostu go zabiorę, bo on jest mój. Może akurat go potrzebuję. Mam nadzieję, że nie będę się śmiał, że on nie zobaczy jakby tej reakcji, bo on może widzieć, że nagrywam film, tylko żeby on widział, że my się nie śmiejemy, bo jeśli będziemy się śmiali, to po prostu troll nie wyjdzie, on się ogarnie, że nagrywamy specyficzny film. Następnie myślę, że zrobimy jakieś śniadanie, ale będziemy na tyle głośno, żeby Maciek zszedł do kuchni i po prostu nas poprosił, żebyśmy mu też zrobili, czy parówki, czy tosty, czy cokolwiek, ale też go olejemy, a na sam koniec wybierzemy się na siłownię bez niego i zobaczymy po prostu jego reakcję, kiedy on się naprawdę może wkurzyć, bo jesteśmy umówieni, że dzisiaj właśnie cały dzień spędzamy razem, idziemy na siłownię, do kina i tak dalej, więc jestem po prostu ciekaw reakcji Maćka. Słuchajcie, totalnie nie wiem, czego się po nim spodziewać. Nie wiem, jak zareaguje. Czy zacznie nas bić, ganiać, wyzywać? Ej, tego się właśnie najbardziej boję, że on tego nie wytrzyma i po prostu, żeby zwrócić naszą uwagę, to że serio, nie wiem, nas uderzy czy cokolwiek. Ale może być śmiesznie. Będzie bardzo śmiesznie. Będzie bardzo śmiesznie. Nie może, tylko będzie bardzo śmiesznie. Wobec tego zaczynamy naszą zabawę. Teraz udamy się do Maćka do pokoju i właśnie zabierzemy mu ten laptop. Oj, stary, on może się wkurzyć. Naprawdę, on może się wkurzyć, ale stary, chodź ze mną. Jeśli ty będziesz szedł ze mną, to po prostu będzie mniejsza szansa na to, że będę się śmiał i tak dalej. On ogarnie, że nagrywam jakiś film, ale nie masz szans, że wpadnie na to, że ignoruję go przez 24 godziny. Stary, bierz kamerę i lecimy, gościu, i jedziemy z tematem. Ej, jestem mega podjarany, nie wiem dlaczego. Ej, stary, a oglądałeś mecz Polski wczoraj? No, wiesz co, szczerze mówiąc, mi się nawet podobał, nie? No bo jednak jedna brameczka wpadła, Piątek całkiem ładnie strzelił. Patrz, nawet weźmiemy teraz laptopa, sobie obejrzymy ją, bo... Nie, naprawdę, ona była spoko, tylko że wiesz, Robejcik stał 2 metry w sumie za nim i mógłby dobić, no ale wiesz, Piątek jak się teraz nastrzelał w Milanie, to sobie strzelę dalej w reprezentacji. W sumie mamy tutaj, słuchajcie, laptopa, ale to było strasznie dziwne. Naprawdę dziwnie się czułem, chodząc do Maćka do pokoju, totalnie go olewając. Gadaliśmy też zupełnie o niczym, nie? Jakiś wiesz w ogóle, o co come on, ale ty tak nie ogarnął. Kto on w ogóle tam powiedział, bo on coś mówił, ale ja gadałem i się nie skupiałem na tym, co on mówi. Chyba co jest, a potem miał takie no to stary, to było na pewno bardzo dziwne. W każdym razie, no to co, stary, odpalamy tutaj nie, wiesz co, dawaj, odpalimy sobie tą powtórkę. Ja oglądałem serial, co jest? Dobra, no dobra, jest... możemy na komputerze sobie obejrzeć faktycznie powtórkę meczu. Ej, dobra, Abra, weź może przysłoń trochę okno, bo wiesz, trochę jasno no dobra, jest. Okay. Ale dlaczego w ogóle, co wy nagrywacie? Nie rozumiem tego. Tylko stary, nie rozumiem tego, dlaczego tutaj są zapalone światła? Nie no, zgadź, bo wiesz, prąd marnujesz, stary. Dobra, Abra, odpalaj brameczkę piątka. Czy ktoś mi... oglądałeś tego meczu? Możecie nie, wiesz co, bo pracy byłem. Co się dobra, tutaj Polska, dzieje? Austria. O co chodzi? Na żywo? Nie, nie na żywo, 2019. Weź to wywal mi. Ej, stary, no. Był jakiś wiatr. Co wy tu robicie? Stary, ale okno jest zamknięte? Czekaj. Stary, no co jest? Cedek! Abra, co jest? Halo. Dlaczego zabraliście mi laptopa? Dlaczego? Powiedzcie mi, o co chodzi, ja idę oglądać serial dalej. Nie musimy uważać, stary. Ale o, patrz, jest powtóreczka. Cyk, jakiś cebularz, 107 tysięcy wyświetleń. Dobra, dawaj, gościu. Dobra, w sensie, że nie wiem, ej, o co chodzi, ale... Prąd ci poszedł, stary. Dobra, stary, ale działa. Nie, no działa normalnie. Monitor, co jest grane? Stary, ej, co jest w ogóle grane? On wyszedł, ale patrz, on już był zdenerwowany. On mnie zaczął popychać, stary. Ej, ale masakra. To jest tak ciężko zrobić, nie? Żeby go ignorować. To jest masakra. Nie macie pojęcia, jak głupio się teraz czuję. Ty też, stary, masz coś takiego? Totalnie. To jest tak ciężko w ogóle go ignorować. Jak on rzucił mi mikrofonem, klawiaturą. Ktoś mnie popycha, no to tak ciężko. Ej, naprawdę, ale jakie to jest kozackie, stary. Tak dobrze się bawię teraz, myśląc, że go wkurzam. To jest masakra. Jeśli on już po 5 minut. Ty w ogóle on zabrał tego laptopa. Zaraz sobie obejrzymy brameczkę, gościu. W każdym razie naprawdę jestem mega podjarany tym wyzwaniem. Ignorowanie Maćka przed 24
godziny. Stary, nie uda się całej doby, no nie uda się, ale lecimy dalej. Tak. Teraz musimy iść zrobić śniadanie i jakoś zmusić go, żeby on przyszedł. Albo musimy być mega głośno, nie wiem, upuścić jakąś butelkę czy coś, albo jakiś... taki dzwoneczek, tak jak... Tak, to... tak, mamy taki dzwonek. No, 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 mamy taki dzwonek, który sprawia, że przychodzimy, jak na przykład jest obiad. Ej, dobra, idziemy to ogarnąć. Wbijamy do kuchni, przygotowaliśmy lampę. To jest akurat ciekawe, bo Maciek wchodząc do kuchni na pewno zobaczy tą lampę i to może być trochę podejrzane. Stary, my przecież możemy równie dobrze sobie nagrywać po prostu vloga i tyle. Czy jakikolwiek inny odcinek. On po prostu nie wie, że my go ignorujemy. Znaczy, teraz chyba już wie, ale nie wie, że to jest taki odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Jeśli jesteście nowi, koniecznie kliknijcie w czerwony guzik, subskrybuj. Sprawdźcie, żeby był szary i zaznaczcie także dzwoneczek, żeby utrzymywać wszystkie powiadomienia z kanału. Pamiętajcie, że subskrypcje i dzwonek są ważne, bardzo mi pomagają. W sumie Maćkowi też, bo on też tutaj występuje na tym kanale, ale go dzisiaj przecież z nami nie ma, tak? Niedługo dobijamy 600 tysięcy subskrypcji, więc proszę cię, kliknij w subskrypcję, dzwonek, łapeczkę. Zostawcie 10 tysięcy łapek, jeśli chcecie kolejny taki szalony odcinek i zaobserwujcie także nasze Instagramy. Mój Instagram to jest Abraety, Sebastiana to jest Lilsebix, a Maćka to jest Maciek Podługa Zduńkowski. Zaobserwujcie nas wszystkich, bo tam jesteście ze wszystkim na bieżąco, tam jesteście ze wszystkim pierwsi i ponadto my często obserwujemy profile, które są u nas aktywne i zostawiają nam lajki pod zdjęciami. A teraz słuchajcie, zabieramy się za robotę. Mam nadzieję, że Maciek zaraz przyjdzie się da strollować. Oj, będzie grubo. Lecimy. W każdym razie, słuchajcie, musimy sobie przygotować coś do jedzenia. Mamy tutaj ziemniaki. Taki całkiem sporych rozmiarów. Sumienny ten ziemniak, no ale spoko. Na razie go jeść nie będziemy. Musimy zrobić śniadanie. Stary, parówki. Dawaj, parówki, lecimy po parówki. Gościu, bierzemy parówki. Trzeba oczywiście będzie je ugotować. I właśnie mam nadzieję, że Maciek poprosi nas, żebyśmy mu też przygotowali parówki. Tutaj otworzymy sobie pyk. Taki wystarczy czy nie? Panie, myślisz, że wystarczy? Pewnie wystarczy. Na 10 parówek jak się masz. Parówki mamy przygotowane, ale słuchajcie, zanim rzucimy je do wody, musimy właśnie wam pokazać ten dzwoneczek, który sprawi, że Maciek zaraz tutaj przyjdzie. To jest narzędzie, którym często rodzice wołają nas na dół, kiedy na przykład, nie wiem, nagrywamy odcinek, mamy zamknięte drzwi, słuchawki, no to wiecie, dużo nie słyszymy, ale kiedy zrobi się coś takiego... Panie, wszystko słychać w całym domu. Dlatego słuchajcie, zaraz użyjemy tego. Ej, stary, ale już użyłeś, on zaraz przyjdzie. No właśnie, on zaraz przyjdzie. Chciałem powiedzieć, że zaraz ale użyjemy, on przyjdzie. Stary, dobra, jeszcze. Okej, okay, i teraz czekamy na niego. Oczywiście udajemy, że go ignorujemy. Nie wiem, czy on poprosił nas, żebyśmy zrobili mu jakieś jedzenie, czy po prostu właśnie konkretnie parówki. Więc ty też go ignoruj. Jak on będzie schodził na dół, to ty po prostu tutaj leż, nie wstawaj, zostań. I wtedy on też będzie wiedział, że go ignoruje. Ale nie mnie, tylko go masz ignorować. Halo, słyszysz mnie? Okej, okay, ona się chyba z nami nie chce bawić, albo ona robi challenge, że ignoruje i mnie, i każdego innego. Ty, w sumie Maćka też ignoruje, więc całkiem nieźle. Czekamy teraz na Maćka. Mam nadzieję, że się uda. Nie możemy pokazać, że nagrywamy odcinek, jak go ignorujemy. Po prostu stary go ignorujemy. I jest wszystko okej. Okay. Idzie. Stary, idzie. Dobra, no to słuchaj, wrzuć te parówki. Tutaj, no kurczę, woda się gotuje, żeby tylko one się nie sparzyły. 8 ich jest, no to po 4 na głowę, nie? Nagrywać jak parówki. Po 4, tak? Wystarczy, myślisz, że stary. Dobra, no to po 4. Tylko nie spal ich, błagam, nie spal ich. Gościu, bo to będzie mega, mega lipa. To przynajmniej jest ludzie też dla mnie, słuchaj. Wierzysz tutaj, będzie bardzo fajnie. Ty, lodówkę ktoś otwiera. Co jest grane? Zamknij tą lodówkę. Dlaczego ona się sama otwiera? Co jest w ogóle grane? O, siema, tutaj jestem. Witam bardzo serdecznie. Ej, to ja jeszcze parówki dorzucę do waszych, dobra? Stary, one dobrze się robią. Posoliłeś wodę, tak? Posoliłeś, żeby nie było. Bo nie wiem, ja na przykład nie solę wody przed wrzuceniem parówek, ale sporo. Ej, sobie, nie wiem, co tu robicie, spoko. Jakiś idiotyczny challenge. Okej, okay, dobra, ja więc słuchajcie, teraz będziemy właśnie czekali, aż te parówki się zrobią. Mam nadzieję, że potem pójdziemy sobie na siłownię. Kurde, jakiś dziwny podmuch wiatru. Co tutaj się w ogóle dzieje? To ja nie wiem. Nie wiem, czy to jest jakiś idiotyczny challenge, ale ja sobie dołożę parówki, skoro już robicie, okej? Sedek, abra. Dołożę sobie. Nie wiem, aj serio, jakoś tak było. Żeby nie było, że nie mówimy, dokładam parówki do ja nie rozumiem. Ty, piesek, halo. Weź tu wracaj. Cztery parówki dokładam do waszych. Lol, piesek chce nasze parówki, no ale spoko, gościu, nie dostaniesz paróweczki. Jak już, to dostaniesz swoje jedzonko, nie wolno ci parówek. Łe. Ziomek, mam w ogóle taki genialny plan, zróbmy sobie kakałko. Ja tutaj zagotuję wodę, strzelimy sobie kakałko, wiadomo, trochę wrzątku, więcej mleka. Ej, i mamy wtedy energię na cały dzień. Dobra? Kubeczki. Ej, jak już macie całe, to zróbcie coś dla mnie, dobra? Dwa kubeczki. Ale dla mnie, mówię, że ja też chcę. Chcesz jedno czy dwa? Ja też chcę, daj mi kubek. Nie, no. Wydaje mi się, że po jednym zrobimy i będzie w porządku, nie? Trzy, ja też dobra. Chcę gość, trzeba to jakoś dawaj to kakao. Kurde, jakieś dzisiaj ciężkie wiatry, stary, to, nie wiem, tak rzucam, no co jest w ogóle? Paranormal activity. Ej, serio, paranormal activity, ale dobra, żeby nie było, dwa kubeczki, albo może dzbanek od razu, ale dwa kubki i tak. Ale rozlejemy. Dobra, no okej, okay, to weźmiemy faktycznie do dzbanka, będzie git. Ale tam mnie też zróbcie. Musimy sobie teraz fajnie rozpuścić to kakałko, dawaj, wlewaj mleko, gościu. O, patrz, jakie to będzie fajne, idealnie. Dbanek na dwie osoby, wydaje mi się, że to jest idealna ilość. Stary, też tak myślisz? Będzie spoko. Ej, naprawdę, będzie bardzo w porządku. Patrz, jaki kolor, gościu! Idealnie, dwa kubeczki. Nie
jeden dzbanek. Mamy mniej więcej pół litra kakao na osobę. Zaraz oczywiście jeszcze sobie paróweczki przyniesiemy. No panie, no takie śniadanko idealne. Gościu, po prostu idealne. No. Ej, stary, a gdzie jest Maciek? Nie wiem właśnie, ale pewnie ogląda coś jeszcze. Ej, nie, ale stary, bo w sumie, a może byśmy go zawołali na śniadanie, tak myślę, nie? Dobra, dawaj kamerę, zawołamy go. Ej, gościu, śniadanie jest! Ja jestem tutaj przecież, no, no co dobra, jest? Jak nie chce przyjść, to może poczekamy na niego chwilę. Patrz, tu ej, mamy tyle tych... Ej, stary, tych parówek przybyło, my daliśmy 8, a patrz, ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Stary, ich jest za dużo. Mówiłem, ej, że serio. Dołożyłem, halo. Jak to? Co się dzieje, gościu, dlaczego to rzuca? Co się dzieje? Nie no, ale uspokój się, no stary, co się z tym dzieje? Dobra, ja biorę sobie po prostu paróweczki, idziemy z tym. Śniadanko mamy praktycznie przygotowane, ketchupik ładnie stoi na stole, tylko stary, ty przynosiłeś drugi kubek jeszcze dla siebie? Nie. Miało być tylko dwa. Co tu robi trzeci kubek? Nie wiem, musimy go sobie ładnie odnieść, bo potem mama powie, że zostawiamy po całym domu kubeczki. No to jest akurat bez sensu. Nie wiem, kto go przyniósł, ale słuchajcie, ładnie go sobie tutaj odstawimy, żeby był porządeczek. Idziemy teraz, gościu, zjeść, będzie jedzone. Pu, pu, pu. Mój kubek, to jest akurat zabawne. Czemu tu jest znowu trzeci kubek? Ja też przecież tu jestem, halo, ja też chcę kakao. Stary, nie troluj mnie, okej? Okay? Nie przynoś tutaj trzeciego kubka. Dobra, Abra, nalej nam kakałko trochę. Dobra, leci kakałko tutaj. Mam nadzieję, że nie rozleję, ale to jest bardzo śmieszna sprawa, bo ja akurat mam trzęsące się ręce, więc mogę rozlać na obrus, ale oby tak się nie stało. Patrz, no idealna ilość kakałka i potem będzie jeszcze dla nas na drugi nie, kubek, jeszcze nie? Nalej mi, no przecież... Masakra, gościu. Trzeci kubek tu stoi, nalej patrz, do niego, kakałko. Nie, to ja biorę to i sobek nie ma w to. Razie. Dobre, co to, jemy stary? I stary, czemu mi nie nalałeś? A, dobra, zapomniałem, to już nie no nalałem. No dobre kakao, ale... I teraz mu nalewasz, a czemu mi nie nalałeś wcześniej? Patrz, o co idealnie chodzi? Masz się bardzo jesteście wyznaczeni, w ogóle co to ma być? Gościu, jemy. Chłopaki, nie wiem w ogóle, co wam przyszło do głowy i co wy robicie, to jest naprawdę porąbane. Ja sobie doleję tego kakao i już mam gdzieś te parówki, które wam włożyłem. Po prostu ale paróweczki je będzie ja jedzone. Walcie gumę, nara, elo. Ej, stary, on się naprawdę wkurzył. Słuchajcie, jest naprawdę ostro. Maciek właśnie się obraził i poszedł do pokoju. To wyzwanie jest niesamowicie ciężkie. Serio, trollowanie go, ignorowaniem go jest tak niesamowicie ciężkie. Przecież jak on zaczął szarpać Sebastiana i popchnął go na lodówkę, ledwo dajemy sobie radę, słuchajcie, kiśniemy totalnie ze śmiechu, ale póki to jest w porządku. Zaraz będzie najgorsza rzecz. Czy będziemy chcieli pójść na siłownię bez niego i wtedy on może już się naprawdę mocno wkurzyć. Stary, ja nie wiem jak to będzie. Póki co oczywiście sobie teraz zjemy, wypijemy kakałko i lecimy dalej. Kończyliśmy jeść i ogarnęliśmy, że jesteśmy już, słuchajcie, spóźnieni na siłownię, bo mamy w zamiarze iść z naszym innym jeszcze kolegą. Więc słuchajcie, teraz na szybkości lecimy tutaj. Już Sebastian przeniósł nasz plecak, w którym mamy rzeczy na siłownię. Gościu, zakładaj tutaj buty. Stary, jesteśmy spóźnieni, Adrian na nas czeka, jest około godziny 14, więc dobra, na szybkości jakieś buty. Bierz stary kluczyki i lecimy z tematem. Dawaj ten plecak. Lecimy, bo nie ma czasu. Dawaj, 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 gościu, otwieraj dom. Maciek zostaje w domu, to możemy chyba zostawić otwarty dom. Znaczy, że wiesz, że na jakby, że nie musimy tutaj przekluczać. Dobra, gościu, lecimy. Stary, dawaj, bo naprawdę on nas zabije. Jesteśmy mega już spóźnieni. Otwieraj furę i wbijamy na chaty, na siłownię. To będzie dobry trening, gościu. Chodź, chodź. Nie, ja z wami idę albo... Ej, dobra, no to możemy nie, tutaj sobie otworzyć. Nie, idziecie beze mnie, ja też chcę. Ej, stary, jest problem. Mam pro... Gościu? Stary, no co jest? Mam siadaj, problem, bo stąd. Ktoś mi zamyka drzwi siadaj, cały czas. Stary, ja ci zamykam te drzwi, naprawdę. Nie wiem, co się dzieje z tym samochodem, ale te drzwi się same otwierają, same zamykają. Ja po prostu to nie rozumiem. O, dobra, odpalamy. Stary, jedziemy z tematem. Ja tu normalnie sobie wsiadam. Nie wiem, dlaczego to nie działa, ale dobra, dawaj. Wsiadamy i stary, jedziemy z tematem. Nie no, nie rozjeżdżaj go. Stary, no wiesz, jakby on nas teraz nie słyszy, ale nie rozjeżdżaj go. Ej, stary, to weź może cofnij do tyłu. Zobaczymy, co on na to poradzi. Ej, on podchodzi, patrz, co się dzieje. Dobra. To jest niemożliwe, ej, stary, ja powoli czuję. No właśnie, wydaje mi się, że powinniśmy chyba go wpuścić. Bo naprawdę, to jest jakaś masakra. Patrz, co się z nim dzieje. Dobra, zapraszam pana, zapraszam. Nie wiem, dobra, stary, ja do niego wychodzę, ja do niego wychodzę. Już koniec trollowania, bo to się robi bardzo, bardzo niebezpieczne. Dobra, gościu, mieliśmy pomysł, żeby cię trollować przez 24 godziny. Ale naprawdę, to już się zaczęło robić mega niebezpieczne. Mieliśmy jechać na siłownię, mieliśmy no, też znowu cię olać, 24 godziny, ale stary, nagrywamy film, którym cię jak ignorujemy razem z Sebastianem przez 24 godziny, to ale chodziło? To jest niemożliwy, mieliśmy całą dobę cię ignorować, a z tobą się nie da, stary, my cię ignorujemy dwie godziny może. Ale stary, jak ze mną się nie da, jeżeli to wy mnie ignorujecie, nie wiadomo dlaczego. Wybiegasz ogóle... tutaj na ulicę, no, nie dajesz nam odjechać, popychasz Sebastiana na lodówkę w kuchni, normalnie naprawdę, no masakra. Słyszycie, widzicie, a udajecie, że mnie nie ma, no przecież tak się nie tak, da. Tak, bo nagrywaliśmy taki film i wszystko zepsułeś. Nie ma takich filmów, przecież to jest beznadziejne. No patrz, jak się tylko śmieje. Gość...
Kościu, nie śmiej się, to nie jest śmieszne. Nie no, to było akurat mega śmieszne. Nawet nie masz pojęcia, jak my kisnęliśmy, stary, kiedy akurat cię ignorowaliśmy, a było śmiesznie. To była jakaś masakra. A jak gadaliśmy o piątku, o tym meczu, nie masz pojęcia, to było, gościu, tak dobre, serio, tak dobre. Teraz o tym myślę, to rzeczywiście mogło być to nawet trochę zabawne, ale ja nie miałem w ogóle pojęcia, co się dzieje. Dla mnie o to chodziło, ale my chcieliśmy całą dobę cię trollować, a tu wyszły 2-3 godziny mak. Wiesz co, stary, jeżeli ty masz takie genialne pomysły i mnie tak traktujesz. No ale to był naprawdę dobry pomysł, gościu. A ja mam jeszcze lepszy. Ja jadę z Cepkiem na siłownię teraz. No jak to? A ja to co? Teraz będziemy dzisiaj. Nie no, ale stary, my dzisiaj trollujemy. Co? Ej, no nie no, ziomki, no ale jak to odjeżdżacie? No co jest grane? No miałem jechać z wami, no! Co jest? Ale jak to? Teraz to ja nie mam pojęcia, co się stało. Serio, autentycznie. Razem z Sebastianem mieliśmy wyzwanie, żeby trollować Maćka, cały dzień ignorować go. A on teraz wsiadł z Sebastianem. Nie, w ogóle jakby. Nie, naprawdę, o co chodzi? Co tutaj się stało, to ja po prostu nie mam słów. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału, jeśli jesteście nowi. Kliknijcie kończy w czerwony guzik subskrybuj, żeby nic was nie ominęło. Zaznaczy także dzwoneczek, bo szalone filmy są w każdy poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 19. Zostawiajcie łapeczkę, 10 tysięcy będzie gwarantowało kolejny taki odcinek. Zaobserwujcie nas na Instagramie Abraety, Lil Sebix, Maciek Podłoga z Duinkow. Masz wszystkie Instagramy na ekranie oraz w opisie. I my często obserwujemy aktywne osoby, które lajkują nam zdjęcia. Nie mam pojęcia, jak to się stało, naprawdę. Mieliśmy trollować Maćka, a on trollował mnie. Tak czy inaczej, było grubo. Dzięki wielkie, trzymajcie się, dobrego dzieneczka, eleczko i pu!